29 marca 2024 roku. A widać już postępy. Zielenina większa. Krzaczory się zazieleniły. No i nareszcie. Nareszcie. Czuję się zapowiadane ciepło. A i po prostu pięknie jest. Nawet muszki się już ożywiły. A tego to akurat nie potrzeba, no ale... Ale skoro tak, to tak. Pięknie jest. A ja mam dzisiaj jeden z piękniejszych tematów do rozważań. Od serca do serca. A i dzisiaj będę tylko cała w zachwytach i peanach na temat tego piękna, które widać na załączonym obrazku. Od serca do serca. A pragnę dzisiaj właśnie przekazać te same jasne myśli. Nie te same, tylko same jasne myśli. Wszystkim, którzy słuchają tego filmiku. Wszystkim, którzy może tu kiedyś zajrzą, a może nie. I wszystkim ludziom dobrej woli. Od serca do serca. Tak zwyczajnie, tak po prostu. Mogłoby się wydawać, że to takie nijakie. Jak sobie składamy te życzenia i tak nieraz człowiek czuje, że ojej, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. Ale tak naprawdę to ta serdeczność, którą... O, jaki śliczniutki. Ta serdeczność, którą w czasie tej rozmowy, w czasie tych życzeń wyrażamy, wcale nie jest nijaka ani pusta. Trzeba się tylko bardziej postarać, żeby to nie było odfajkowane życzenia, ale żeby coś za tym było. To od serca do serca. Ta dobra myśl, która może spowodować, że zrobi się cieplej na tym sercu. Wczoraj przeprowadziłam wiele takich rozmów telefonicznych. Ja zadzwoniłam, ktoś do mnie zadzwonił. A moje koronne zawołanie, jak tak dzwonię wcześniej, a co, już życzenia? Ja mówię, tak, już, bo nie chcę cię zastać z ręką w serniku. Po prostu lubię to robić. Mam długą listę tych, którym właśnie składam życzenia. Telefoniczne i SMS-owe. No bo jeśli z kimś na co dzień człowiek nie utrzymuje cieplejszego albo takiego żywszego kontaktu, no to przecież dzwonienie do kilkudziesięciu osób byłoby takie, no powiedzmy sobie, zbędne. Ktoś poczułby się może zobowiązany potem do jakiegoś spotkania, na które wcale nie ma ochoty i tak dalej. Ale przyjmowanie tych życzeń i wysyłanie ich jest przyjemne. A najbardziej, kiedy płyną od serca do serca. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, że moje rozważania króciutkie, ale jasne, radosne, będą właśnie dotyczyły tych życzeń. Życzeń świątecznych na okoliczność bardzo ważnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dla wszystkich wierzących to święta wyjątkowe. To święta nadziei, to święta wiary, że tak naprawdę to wszystko dopiero się zacznie gdzieś tam. Jeśli tutaj się kończy, kiedy te chwile tu naszego przebywania się kończą, to nie kończą się ostatecznie.
te nie kończą się na zawsze. I święta wielkanocne mają o tym przypomnieć. Dlatego są takie piękne. A memento mori? Memento mori jest po to, żeby człowiek mógł cieszyć się wszystkim. Tą zieleniną, tym błękitem, tą wiosną i wszystkim, czym się tylko da. Tak zwyczajnie, od serca do serca. No to przekazuję dzisiaj wszystkim jasność tej zieleni, ten piękny błękit i te wszystkie dobre myśli, które może zaowocują u niektórych optymizmem, nadzieją, wiarą, miłością, serdecznością, jakąś inspiracją do działania. Bo jeśli świat jest taki piękny, a jest, to może warto nie tracić ani chwilki na niepotrzebne umartwiania. O, bo na to się zawsze jakoś znajdzie czas, może w listopadzie. Ach, wiosna, wiosna, wiosna. Wiosna radosna. No to od serca do serca. Niech się dzieje wszystko, co najlepsze. Wypełnione jasnymi myślami, radością, pogodą ducha, wiarą, miłością. Niech wszystko sprzyja. No i w tym temacie to się bardzo trudno rozwinąć. No nie ma to jak tematy poważne. Czy ten nie jest poważny? A jest poważny. Najpoważniejszy na świecie. Bo ma wszystkich przekonać, że warto żyć, że wszystko jest cudem, tylko trzeba to zauważać. Nie tylko w święta. Każdego dnia. A wystarczy w lustro popatrzeć, żeby się o tym przekonać. O co? Ja też jestem cudem. A tak, ty też jesteś cudem. Ciągle się o tym zapomina. A tak naprawdę, człowiek to cud. I w ogóle ten cudowny świat składa się z samych cudów. No to od mojego serca do waszego serca. Wszystkiego, co najlepsze. I niech się dzieje dobrze. I niech wszystko sprzyja. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Samymi zielonymi, cudownymi myślami. Prosto od serca do serca.